12 już zwycięstwo w tym sezonie odnieśli futsalowcy Piasta. W 14 kolejce spotkań podopieczni Orlando Duarte pewnie pokonali AZS Uniwersytet Warszawski Wilanów 6-2. Po dwa gole w tym meczu zdobyli Rafał Franc oraz Xemat Cabrera. Po jednym trafieniu zaliczyli Mateusz Mrowiec i Rodrigo Dasajew. Mimo wysokiego zwycięstwa i zdobycia dwóch goli, szczególnie z gry w drugiej połowie, niezadowolony był Rafał Franc. Czas otwarcie powiedzieć, zagraliśmy bardzo słabą drugą połowę i ona przyćmiła to, że mogliśmy w dzisiejszym meczu zagrać całkiem dobre spotkanie. Natomiast na pewno w poniedziałek mamy odprawę i będziemy z tego wyciągali wnioski. Moim zdaniem osobistym, jeżeli chcemy być klasowym zespołem, no to nie przystoi nam dochować takiej postawy, jaką mieliśmy w drugiej połowie. Graliśmy swój futsal, który chcemy grać. Będziemy zakładali pressing w każdym meczu, bo to zresztą widać, obojętnie z kim będziemy grali. Zabrakło nam w poprzednich tych trzech meczach, które wygrywaliśmy, tam jedną bramką, zabrakło nam skuteczności. Ta skuteczność wróciła na właściwe tory. No i mamy, w każdym meczu mamy dużo sytuacji i jeżeli będziemy je wykorzystywać, no to jestem spokojny o rozstrzygnięcia tych spotkań. W pierwszej odsłonie Gliwiczanie grali jednak koncertowo, co przełożyło się na 5 strzelonych bramek i żadnej straconej. Zdaniem Pawła Machury, drugiego trenera Piasta, to właśnie łatwo zdobywane gole przed przerwą miały wpływ, że w drugiej odsłonie gra już nie wyglądała tak, jakby sobie życzyli tego gospodarze. Nie byliśmy zadowoleni, bo zagraliśmy dwie różne połowy. W pierwszej zagraliśmy naprawdę to, co chcieliśmy zagrać i byliśmy na pewno zespołem lepszym. Natomiast jestem też przekonany, że 5-0 troszkę nas za bardzo uspokoiło i dlatego ta druga połowa wyglądała tak, a nie inaczej. I to jest niewątpliwie do poprawy, bo my wymagamy od chłopaków tego, żeby byli skoncentrowani przez 40 minut. Najlepsze zespoły muszą grać przez 40 minut, a nie tylko 20. Po 14 kolejkach futsal Ekstraklasie na czele tabeli jest Konstra Klubawa i Piast Gliwice. Oba zespoły zgromadziły po 37 punktów. A w najbliższą sobotę, 12 grudnia, to właśnie te drużyny zmierzą się ze sobą. Mecz zostanie rozegrany w Lubawie. Początek, godzina 12:00.